tym filmiku chciałbym pokazać, jak działają programy typu Clip w programie MPC Beats. Ich działanie jest troszeczkę podobne do programu Drum, ale jednak inne i mogą przydać się przy tworzeniu improwizacji, przy graniu na żywo z gotowych pętli. Do celów demonstracji przygotowałem zestaw takich oto czterech pętli. Są to dwie pętle z progresją akordów i dwie pętle perkusyjne. W pustej sekwencji tworzę nowy ślad. Jest to ślad typu Clip. Mogę utworzyć nowy program typu Clip i teraz należy go zaprogramować. W tym celu przygotowane pętle po prostu przeciągam na pady. Można tak zrobić z dowolnymi plikami typu WAVE. Warto zwrócić uwagę na to, że program typu Clip składa się z kolumn. Są to cztery kolumny, każda ma inny kolor. Niestety na klawiaturce AKI-MPK Mini pady podświetlane są tylko na czerwono i te kolory nie są wyświetlane. Jeżeli ktoś jest szczęśliwym posiadaczem kontrolera, który jest wyposażony w pady RGB, to te kolory również zobaczy na swoim urządzeniu. Zasada takiego programu jest bardzo prosta. W danej chwili odgrywany jest synchronicznie sample, tylko jeden wybrany sample z kolumny. Uruchamiamy go poprzez naciśnięcie tego pada. Tak więc w danym momencie będą odgrywane w ramach tego jednego programu tylko cztery sample, tylko cztery pętle, jedne z każdej kolumny. W każdej kolumnie można przypisać tutaj w 8 bankach po 4 sample do 32 na przykład pętli perkusyjnych. I jak to działa? Wystarczy kliknąć pad na klawiaturze i nastąpi uruchomienie odtwarzania sampla i będą one przełączane pomiędzy sobą w sposób synchroniczny o zadaną wartość, którą ustawia się tutaj w program Edit, w tym wypadku o jeden takt. Wciskam pad i odtwarzana jest perkusja. Wciskam ponownie i odtwarzanie pętli zostało przerwane. Jak widać, odtwarzanie rozpoczyna się od początku następnego taktu, podobnie jak przełączanie. Pady, które są podświetlane na żółto, właśnie są sample, są odtwarzane. Co ciekawe, zmieniając tempo sekwencji, można zmieniać tempo odtwarzania tych sampli. Można to robić korzystając z pokrętła na klawiaturze. Nie trzeba wtedy sięgać po myszkę. I ten program ma jeszcze jedną ciekawą cechę, którą tutaj może zademonstruję na akordach. Mianowicie istnieje możliwość przestrojenia wysokości dźwięku o określoną ilość półtonów. Proszę posłuchać, jak to brzmi. I dzięki temu gotowe pętle można wszystkie razem jednocześnie przestroić, dostosowując tutaj tonację całego tworzonego w ten sposób utworu. Jeżeli taki program
klip składać się będzie jeszcze dodatkowo tutaj z linii basu albo na przykład z melodii, to te klipy nadal będą do siebie pasować i nie będzie fałszu. No niestety przestroi również się perkusja. Radą na to jest umieszczenie perkusji na oddzielnym śladzie i w oddzielnym programie typu klip. Programy typu klip bardzo dobrze nadają się do grania na żywo z gotowych pętli.